około 11 km na północ od miasteczka Yarra Malong, wielki szlak północny schodzi z drogi i kieruje się wąską ścieżką przez las stanowy Olny. Początkowo ścieżka prowadzi w górę i w ciągu pierwszej godziny wspinamy się około 300 metrów. Las jest przepiękny, a ścieżka otoczona jest skałami i kamieniami. Jest dzisiaj słonecznie i w miarę ciepło. Wspaniały sierpniowy dzień na spacer po buszu, więc pogoda ducha nam też dopisuje i w miarę szybko pokonujemy dystans. Około południa zaczynamy schodzić do strumienia. Roślinność w dolinie jest bardziej bujna i zielona. Już niedługo dochodzimy do oczka wodnego strumienia Wolombi. Po około 5 tygodniach bez deszczu strumyk jest prawie wyschnięty, a algi w wodzie nie zachęcają do zamoczenia nóg. Przystajemy więc tylko na odpoczynek i szybki posiłek. Już po chwili wyruszamy w dalszą drogę. Tym razem znowu musimy się wspinać w górę, podziwiając skały zawieszone nad naszymi głowami. Przy szlaku napotykamy na rejestr turystów. Przystajemy więc na chwilę, aby wpisać się do rejestru. Niedaleko szczytu Yarra Malong, zbliżając się powoli do końca naszej dzisiejszej podróży, maszerujemy grzbietem masywu skalnego. Rozpościerają się stąd przepiękne widoki na dolinę strumienia Watagan, punkt docelowy naszej dzisiejszej podróży. W końcu, po około 6 godzinach, dochodzimy do drogi i tablicy informacyjnej Wielkiego Szlaku Północnego.